Dzień dobry, witam ponownie w zespole placówek edukacyjno-terapeutycznych w Bobrowie z filią Drawsku Pomorskim na ulicy Seminaryjnej. Bardzo mi miło tutaj Pana u nas gościć. Znajdujemy się w ekopracowni. Ja Panu jeszcze przerwę, zanim zaczniemy mówić, gdzie jesteśmy, to regularnie się spotykamy i podsumowujemy praktycznie każdy rok, oprócz tamtych czasów pandemicznych. Wiadomo jak było, no i jaki to był rok, zanim Pan opowie, gdzie jesteśmy. Jaki to był rok? Był to rok na pewno pełen wyzwań. Był to rok na pewno łatwiejszy niż te lata pandemiczne, ten rok 2020-2021. Oczywiście, jeżeli chodzi o samą placówkę, placówka się rozwija. Weszliśmy w kolejne projekty i w pozyskiwanie kolejnych funduszy. Tutaj tak jak przy większości tych funduszy unijnych różnego typu, pomocą służy mi nam jako placówce Powiat Drawski, mój organ prowadzący, Zarząd Powiatu Drawskiego, Rada Powiatu, z tego względu, że do każdego projektu, o który składamy, aplikujemy, wymagany jest wkład własny. Mamy nowe terapie, mamy nowych nauczycieli, placówka się bardzo mocno rozbija i ma, powiem, chyba dalekosiężne plany na przyszłość. Jednym z takich elementów, który jest nowy, to ta pracownia, ekopracownia. Tak, to jest ta ekopracownia, którą otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Braliśmy udział w konkursie. Takich pracowni w całym województwie zachodniopomorskim jest 23, czyli nie tak dużo. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości prawie 50 tysięcy złotych. Przy 8-tysięcznym wkładzie własnym tutaj naszym. Pracownia jest nowoczesna, dostosowana do potrzeb naszych uczniów. Tak jak tutaj Pan widzi dookoła, powstała tak naprawdę od zera. Skupiliśmy się na tych technikach IT nowoczesnych, typu tablice multimedialne, interaktywne z UPS-ami, z UPS-em, przepraszam. Do tego dochodzi nowy sprzęt chemiczno-fizyczno-geograficzny, bym to nazwał, ponieważ tak jak było to dziś w założeniach, młodzież, uczniowie uczą się najlepiej przez doświadczenie, dotknięcie czegoś, popsucie nawet czegoś, i to tak naprawdę spełnia swoją rolę. I ta pracownia, no, uczniowie są nią zachwyceni, lubią tu przebywać, być. Zajęcia prowadzą tutaj chemicy, geografowie, fizycy. I te pomoce dydaktyczne uatrakcyjniają tą podstawę programową, bo nie tylko książka, ale też praktyka. Te nowoczesne technologie wstępują do Waszych placówek nie tylko tu w Drawsku, ale w innych miejscach również powiatu drawskiego? Tak, no myślę, że tak naprawdę mógłbym tutaj połączyć takie to, co mamy teraz, to, co wybiegamy tak naprawdę już ten rok, dwa do przodu. Tu już mogę, panie redaktorze, pana zaprosić na 13 marca. Będziemy mieli konferencję dla tutaj wszystkich pedagogów z powiatu wałeckiego i z powiatu drawskiego, dotyczącą seksualności osób sprawnych i niepełnosprawnych w wieku dorastania. Jest to duży problem. Tak naprawdę to często my, dorośli, mamy problem, żeby o tym mówić. Natomiast też trzeba diagnozować problemy z seksualnością i to na różnym poziomie i na różnym etapie. Też wspomagać w tym rodziców. Myślę, że takim fajnym przedsięwzięciem już w przyszłym roku, w połowie kwietnia, będzie takie forum logopedów. Logopedów z całego powiatu, takie mamy zamierzenia, powiat wałecki, łobeski, ale to forum ma tak naprawdę być takim cyklicznym spotkaniem logopedów, gdzie chcielibyśmy pokazać nowe techniki, nowe możliwości logopedii w XXI wieku. Że nie tylko lustro,
szpatułki, tak jak moi logopedzi mi podpowiadają, ale też alternatywne formy komunikacji, mówiki, peksy, elektrostymulatory, więc tych technik pracy, nowoczesne oprogramowanie komputerowe z przeznaczeniem na pracę przy komputerze, przy laptopie czy na tablicy interaktywnej, więc ta logopedia nie musi być wcale nudna, ale może być połączona zabawą i nauką. No i pracą tak naprawdę nad tymi wadami wymowy, których u młodzieży jest, na dzisiaj powiem, bardzo dużo. Dzisiaj stan szkoły, tak naprawdę dzisiaj skupiamy się na takich trzech kierunkach, czterech nawet bym mógł powiedzieć, to są uczniowie realizujący obowiązek szkolny, czy jak nazywam to, od przedszkola do opola, czyli do liceum ogólnokształcącego. Dzisiaj mamy ponad 400 uczniów w całej placówce. Drugą takim kierunkiem rozwoju i oferty jest, na pewno są warsztaty terapii zajęciowej. Mamy 55 uczestników w Czapinku i w Kaliszu, w tej placówce najnowszej, która od 2 lat funkcjonuje i to funkcjonuje bardzo dobrze. Mamy projekt 25+, który jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, które nie są już objęte edukacją tą szkolną, natomiast ukończyły 25 rok życia i takie grupy mamy 2, w Drawsku i w Bobrowie, dla 12 uczestników. Dalej skupiamy się i bardzo silną i myślę, że tutaj bardzo fajną taką rolą ZPT-u jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. To jest tak zwana czwarta droga, gdzie obejmujemy pomocą dzieci od momentu urodzenia do momentu pójścia dziecka do szkoły. I tutaj mamy takich uczniów objętych naszą pomocą prawie 120 maluchów. I powiem tak, połowa to jest z naszego tutaj, z naszej szkoły, natomiast to jest też oferta skierowana do maluchów, do tych naszych najmniejszych, którzy nie realizują obowiązku przedszkolnego u nas tutaj w Bobrowie, a są uczniami przedszkoli masowych. Dajemy pełną ofertę specjalistów, do tego też realizujemy program Za Życiem, który bezpłatnie oferuje rodzicom wszelkie terapie, od terapii sensorycznej, pedagoga specjalnego, logopedię, biofeedback, hipoterapię, dogoterapię. Realizujemy również doradztwa różnego typu, dlatego że z jednej strony program zakłada objęcie dzieci, natomiast często się rodziców pomija, a ich problemy też są bardzo, bardzo duże i też nieraz potrzeba tylko wysłuchania, natomiast niekoniecznie pomocy jako takiej, ale którą też po prostu świadczymy. Choćby też pokierowanie takiego rodzica. Do tego mamy punkt konsultacyjny, gdzie tak naprawdę z całego powiatu i nie tylko mogą się do nas rodzice zgłaszać, bo często szukają po omacku, nie wiedzą. Myślę, że takich porad mogę tutaj powiedzieć na ten moment, czyli tak naprawdę do końca listopada mieliśmy 78, jest to bardzo dużo. I to są wszystkie porady dzieci, które nie są uczniami naszej szkoły, a przybywają do nas, bo rodzice są zaniepokojeni pewnymi aspektami, szukają potwierdzenia, pokierowania, a często uspokojenia, że wszystko jest w porządku, córka, syn jest na takim etapie rozwoju, że nie warto po prostu panikować czy snuć sobie tam myśli. Natomiast jeżeli są pewne nieprawidłowości, to można je w ciągu roku, półtora po prostu wyprostować i tak naprawdę się o problemie zapomina. Czyli można śmiało do Was przyjść tak jakby z ulicy po poradę? Tak naprawdę z ulicy po poradę w każdej placówce, Czaplinek, Bobrowo, Drawsko, Kalisz, jeżeli rodzic, prawny opiekun, mama, tato
chce uzyskać taką poradę, a widzi coś niepokojącego u swojego dziecka, może przyjść, umówić się ze specjalistą i wtedy jest to dogłębna rozmowa, to nie jest spotkanie 15-minutowe, bądź wtedy odsyła dany specjalista do innego specjalisty, żeby zasięgnąć języka, no i tutaj pokierować odpowiednio rodzica. Każdego roku trafiają do Was nowi uczniowie, to jest tak, że opiekunowie, rodzice tych uczniów wiedzą o Waszym istnieniu, czy jednak jeszcze musicie docierać do tych środowisk, bo dużo podejmujecie działań takich no, marketingowych, wychodzicie do ludzi. Tak, myślę, że tak, natomiast zdarzają się jeszcze pojedyncze osoby, nawet tu w Drawsku, gdzie ktoś przychodzi i pyta się tak naprawdę i mówi, no ja nie wiedziałam, że tutaj można uzyskać taką pomoc. Często ci rodzice jeżdżą na przykład na SI do Szczecinka, mając to na miejscu, bezpłatnie. Bo my za to żadnego wynagrodzenia, żadnych pieniędzy po prostu nie pobieramy. Są to już pojedyncze przypadki, no ale jeszcze się zdarzają. Na przestrzeni lat to się zmieniło? No zmieniło się zdecydowanie. Tutaj pamiętam rok 2015, jak żeśmy tylko seminaryjną piętrę otwierali, to rodzice, którzy już zapisali swoje dzieci do nas do szkoły, do końca nie dowierzali, czy to na pewno będzie otwarte. A dzisiaj to działa pełną parą. Są czynione kolejne inwestycje, bo myślę, że ten rok i przyszły rok będzie takim rokiem dostępności. Dla osób niepełnosprawnych jest to temat trudny, skomplikowany. Mówimy o barierach architektonicznych. No, nie tylko, bo oprócz tych barier architektonicznych mamy tak zwane bariery dotyczące na przykład komunikacji z osobami. Mówię tutaj o pętlach indukcyjnych, o przywoływaczach, o tak zwanych strzałkach kierunkowych. To, co Pan powiedział, te bariery architektoniczne typu odpowiednia szerokość drzwi czy podjazdy, to dla mnie dzisiaj to już jest, powinien być standard. My wchodzimy na tak zwany level do góry trochę, wchodząc w tą elektronikę typu linie, kropki, nie kropki dla osób niewidomych, niesłyszących. Też mamy osoby przygotowane, które mówią, migają te formy alternatywne komunikacji, gdzie tak naprawdę ten rok i następny będzie takimi latami, kolejne mam nadzieję, przystosowania tych wszystkich budynków, pomieszczeń do tej dostępności. Bo warto, po prostu warto. Wspomniał Pan o współpracy z powiatem drawskim. Jak w tym roku się układała współpraca z organem prowadzącym? No tutaj jakbym powiedział, że pytanie... tendencyjne bym to powiedział, no bo powiat drawski mnie zatrudnia tak naprawdę jako dyrektora. Natomiast staram się być obiektywny. Bardzo dużą pomoc oczywiście widzę z powiatu, ze swojego organu prowadzącego. Natomiast powiem tak, no nikomu nie jest łatwo. Jest trudny czas te zmian, braku środków finansowych, gdzie powiaty, gminy borykają się z brakiem pieniędzy. Natomiast zespół placówek edukacyjno-terapeutycznych jest największą jednostką w powiecie, natomiast nie jest jedyną. Takich jednostek powiat ma 17 jeszcze i każda z tych jednostek pełni swoją rolę i potrzebuje środków finansowych. Natomiast ja nie narzekam. Powiem tak, jakbym narzekał, to bym grzeszył. Tak jak mam zapewnienie od starosty, od zarządu powiatu całego i pana starosty Włodarczyka, to każdy projekt, gdzie jest dofinansowanie, ma być dofinansowanie, wkład własny, go otrzymujemy. Na bieżące funkcjonowanie nie ma żadnego problemu w tych trudnych czasach. Pozyskujemy fakt z projektów dużo środków, natomiast powiat też znaczną kwotę tutaj przeznacza. Oby było ten rok 24, oby nie był tylko gorszy. Nie wymagajmy zbyt dużo, taki sam jak teraz. Planował Pan wydatki na nowy rok. Co w tych wydatkach się znajduje? Jaki jest plan? No bo wiadomo, może być różnie, a jaki jest plan?
Nie, no mam nadzieję, że będzie dobrze. Marzyć można, no tego nam nikt nie odbiera. Natomiast te plany, które my mamy, są bardzo realne, bo to też jest uzgadniane z powiatem, zarządem, ze starostwem, z panami starostami. Plan. Na pewno jesteśmy na etapie negocjacji dużego projektu unijnego, Akademia Przedszkolaka. Jesteśmy już po czwartym etapie, już to mogę oficjalnie powiedzieć. Pozyskaliśmy kwotę 3 milionów 47 tysięcy złotych. I tu fajnie, bo wkład własny jest niefinansowy, więc wartość projektu, mam nadzieję, że umowę podpiszemy do końca stycznia, będzie wynosił 3,5 miliona złotych, bo taki złożony wniosek zaakceptowany. No, powiem tylko tyle, że w ramach tego będziemy mieli grotę solną, komorę hiperbaryczną. To na terenie tu placówek edukacyjnych jest to zupełna nowina. Dalej alternatywne formy komunikacji, szkolenia, zajęcia dla uczniów. Tak tylko powiem jeszcze, że wyjazdy edukacyjne. Ale sam fakt, że w pomoce dydaktyczne będzie zainwestowanych prawie 1,5 miliona złotych. No to niech obrazuje to ile rzeczy zakupimy. No będzie to troszkę trwało, bo to są też zamówienia. Natomiast myślę, że to jest ten projekt. Dalej, na pewno moduły, które staną, moduły przedszkolne, bo jest nas coraz więcej. Uczniowie też i od przedszkola, i uczniowie wyżej czekają tak naprawdę w kolejce na przyjęcie, bo zainteresowanie szkołą i tutaj dzięki kadrze pedagogicznej, ludziom pracującym tutaj jest bardzo duże, bo takie moduły staną i tutaj w Drawsku na placu i w Czaplinku. Mówi pan o modułach, czyli? To są pomieszczenia przedszkolne. W Drawsku to są tak zwane, ja to nie lubię tego słowa i zawsze poprawiam, kontenery, a ja nazywam to moduły, pięknie dostosowane, klimatyzowane. Czyli w ten sposób powiększacie po prostu swoją przestrzeń. Tak, piękne, z salami 25-metrowymi, każda grupa we własnej sali, taki fajny XXI wiek, do tego dochodzi nam ten projekt, więc uzupełnienie tej bazy dydaktycznej tak naprawdę, żeby uczniowie i maluchy były w odpowiedni sposób zaopatrzone. Co? Na pewno boisko Olimpia. Stanie tutaj u nas, dostaliśmy dofinansowanie w zeszłym roku, powiat Drawski, przepraszam, na 1 990 000 złotych na postawienie boiska wielofunkcyjnego z konstrukcją lekką dachu. Z tego co wiem, to koszt jest około 2 800 000, ale tutaj pozyskane mamy 2 miliony. A lokalizacja? Tutaj Seminaryjnej. Tak, tutaj będzie na Seminaryjnej. Oczywiście, jak to są problemy, niby ten plac tutaj na Seminaryjnej jest duży, no to się tylko tak mówi, że jest duży. Nie jest taki duży, bo to trzeba też zapewnić kwestie pożarowe, dojazdowe, parkingowe. Więc strefy bezpieczeństwa. Strefy bezpieczeństwa, to wszystko musi być tak, jak przykazał. I co jeszcze? No i to jest też dla mnie bardzo istotne. Czaplinek. Pozyskaliśmy już w tym jeszcze roku, prawie 109 tysięcy złotych plus wkład własny, czyli około projekt będzie wynosił prawie 180 tysięcy złotych na dostępność na ulicy Wałeckiej 57. Linie, pętle indukcyjne, przywoływacze. Tak naprawdę cała ta infrastruktura ma być dostosowana na Wałeckiej do osób niepełnosprawnych. No i to co jest myślę, że dla mnie taką też chlubą, jest to pozyskanie kolejnych samochodów. Z PFRON-u dostaliśmy, tutaj powiat Drawski też dostał dofinansowanie na zakup autobusu. Autobus
planujemy, ale to są jeszcze plany. Za momencik będziemy siadali, myślę, że z Wydziałem Inwestycji do specyfikacji. Autobus 24-osobowy, dofinansowanie na ten autobus jest ponad 300 tysięcy złotych, które otrzymaliśmy i już piąty bus do naszej floty. Bardzo to ułatwia pracę tutaj. No i to ostatnie wyzwanie, to mówię tak z grubsza, no to dla mnie to są zakłady aktywności zawodowej w Mielenku. Inwestycja powiatu, chyba największa inwestycja ostatnich lat. Tutaj Wydział Inwestycji do tego bardzo dużo dołożył. Zarząd powiatu, rada, gdzie powstaną. Inwestycja jest olbrzymia, bo to jest prawie 24 miliony złotych. Natomiast będą tam mieszkania wytchnieniowe, centrum usług medycznych, centrum rehabilitacyjne. No i połowę tego kompleksu będą zakłady aktywności zawodowej. Będzie zbudowana profesjonalna pralnia. To dla mnie jest taka pralnia prawie 280-metrowa, ale takich pralni w województwie są na pewno trzy. I myślę, że to będzie takie już dopełnienie ZPT-u, bo będzie można tak naprawdę ci niepełnosprawni, którzy będą mogli i chcieli pracować, znajdą zatrudnienie, będzie zapewniony transport do zakładu pracy. Będą, absolutnie to nie będzie tutaj też przeszkadzało w pobieraniu rent, bo jedno drugiego nie wyklucza, ale będą wykonywali pracę, za którą będą dostawali odpowiednie wynagrodzenia. Czyli budujecie taki model kompleksowy od zera do... Tak. 100 lat można powiedzieć. Tak, i myślę, że tutaj tak, nawet tak jak rozmawialiśmy ostatnio z panem starostą, z panami starostami, z panem Bodaczykiem i ze starostą Cybulą, myślę, że w wielu aspektach takich społecznych jako powiat, bo też gminy się w to bardzo aktywnie włączają, wybiegamy, odpowiadamy na czasy. To, co nie było potrzebne lat 20 temu czy 15, tak naprawdę dzisiaj się te potrzeby społeczeństwa naszego zmieniają. I myślę, że powiat, choćby to Mielenko, jest odpowiedzią na to, co się dzieje w społeczeństwie. Na to, że społeczeństwo niestety po prostu się starzeje. I tej opieki na różnym etapie naprawdę będzie wymagało. Bo my musimy odpowiadać, wyprzedzać czasy nie rok, pół roku do przodu, tylko kilka lat do przodu. Patrzeć na demografię, w którą stronę to społeczeństwo idzie i tak dostosowywać te usługi nie tylko edukacyjne, ale też te usługi społeczne, rynek pracy i wiele takich aspektów. Bo ten, kto stoi w miejscu, no to się cofa po prostu. I tak to wygląda. A my jesteśmy, no dyrektorem, powiem tak, się bywa. Tylko się bywa. Ja stąd odejdę kiedyś i będę chciał, żeby ktoś po prostu złapał tego bakcyla, nie zmarnował tego i kontynuował tylko. To jest jak moje dziecko. Dużo się dzieje w placówce, ale też takie trochę tematy inne. Panie, które tutaj pracują, wystąpiły w roli modelek i powstał kalendarz. Jak pan ocenia takie działania, no pana ekipy, tak można tak powiedzieć, pana nauczyciele, które w trochę innej formie się pokazują. Tak, na początku one były, panie były, bały się trochę mojej reakcji na początku, jak on będzie odebrany, natomiast dla mnie pomysł jest kapitalny. Jest to zupełnie inne spojrzenie też na swoje pasje, bo panie pomyślały to odnosząc do pasji, do tego, co robią, czym się interesują. Natomiast ja zawsze mówię, no najlepiej stać to palcem pokazywać. Dla mnie jest to olbrzymi komplement jako dyrektora szkoły, że ten kalendarz tak naprawdę to jest umiejętność bycia sobą, umiejętność zabawy. To nie tylko dzieci się bawią, dorośli też potrafią się bawić i pokazać to, czym się interesują, jakie mają pasje, a z tego wyszedł piękny kalendarz świąteczny na rok 2024.
są już na Facebooku zespołu placówek, są zdjęcia z tego przygotowania całego wypuszczone. No i choćby to, ile jest tych czerwonych polubień, dla mnie jest istotne, więc ten kalendarz naprawdę w całym chyba tutaj i gronie, i między ludźmi, bo powiat drawski to nie Warszawa, został bardzo, bardzo pozytywnie przyjęty. Kalendarz będzie sprzedawany 8 grudnia na jarmarkach bożonarodzeniowych. To będą cegiełki, takie cegiełki, które będzie można kupić, a pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby internatu, nie na bieżącą działalność, tylko na potrzeby, to co uczniowie sobie zażyczą z wychowawcami, to będą po prostu mieli. Kawał dobrej roboty. Ja jeszcze z paniami będę na ten temat rozmawiał w osobnej rozmowie, bo chciałbym poznać kulisy też tej pracy, ale tak się zastanawiam, że to chyba też taki dobry element promocyjny dla placówki, że właśnie nauczycielki tak wychodzą w społeczeństwo w trochę innej formie. No powiem tak, no nie będę ukrywał tutaj, panie redaktorze, że upiekłem trochę dwie pieczenie przy jednym ogniu, bo z jednej strony kalendarz, mówimy o, już wspomniał pan o promocji marketingu, jest to forma promocji marketingu, a z drugiej strony pokazanie nauczycieli, że no, my też się potrafimy bawić. I to jest takie fajne, że potrafiły się panie dogadać. No przykro mi, nie mogłem być na tych zdjęciach. Nie tęsknię za tym, bo myślę, że ta płeć piękna tutaj kawał zrobiły dobrej roboty. A dzisiaj mówię, no rynek jest rynek mediów, rynek kolorowy, więc my też musimy z tym duchem podążać.